Dzień dobry. Dzień dobry. Tu umawiamy mocarnię Warmianka. Podejrzewam z roku 70, tak plus minus, mogę się mylić. I ona ma pewne braki w tym swoim wyposażeniu. Bo tu prawidłowo powinien być wentylator, wyciąg plew, który tutaj odbierał plewy, prowadził tutaj do tej rury, do tego podajnika. I co się kierowało, to było już duże ulepszenie w stosunku do dawnych mocarni, dlatego że poprzednie mocarnie niemieckie, typu niemieckiego, to nie miały tych wyciągów z wentylatorem, tylko plewy bezpośrednio wychodziły na zewnątrz i to przy dłuższym mocie nastręczało kłopotów, bo tych plew było masę, trzeba było to gdzieś odrzucać, w czym był problem z miejscem. Natomiast w tym układzie ten wentylator podawał tutaj i można było skierować tym wentylatorem gdzieś na strych, gdzieś na jakieś tam pomieszczenia plewy, a plewy były bardzo drogim, były wielkim dodatkiem do pas, bo takie plewy jak pszenne plewy, masowo pszenne plewy, to było stosowane w stosunku do karmy zwierząt, było dodawane do ziemniaków, do tego i po prostu takie tuczniki, jak się tuczyło, to ważę tam od 45 do 70 kg, nazywały się tak zwane plewniaki. I wtedy dodawało się plewy do karmy i po prostu tanie wychodziło. Już jak dochodziło do wieku 90-100 kg, to te karmę się likwidowało, po prostu wtedy się dodawało więcej paszy treściwy i w miesiącu, w dwóch miesiącach taki tucznik uzyskiwał wagę 110-120 kg i wtedy to była najlepsza klasa i najlepsze mięso i cenowo po prostu różniła się w tamtych czasach 2-3 zł na kilogramie. Tak to mniej więcej wyglądało, dlatego plewy to było wartościowo paso po prostu do karmy zwierząt. To tak samo plewy, głównie bo jęczmienne plewy, to były po prostu wyrzucane do ubornika, bo było dużo oczy te. Natomiast pszenne plewy to były tak dla karmy, dla zwierząt, dla bydła mlecznego, były spożywane na bieżąco. Tak. Ale to plewy były bardziej wartościowe niż słoma? No na pewno, to bez porównania, bo tam czasami zostawało jeszcze końcówki jakieś takie po prostu niedorośniętego ziarna, to wszystko i to wtedy stanowiło treść takie w tej pasce. To było jeszcze. Tak, stanowiło treść. A ta mucarnia, to ona tą słomę do tej prasy to sama rzucała, to co trzeba było przenosić? Nie. W pierwszych początkach nie było pras. Tu jest, nie widzę tutaj, jest taka, była przestawiona drabinka tutaj. W tym miejscu była montowana taka drabinka tutaj. Ona gdzieś tu jest, widzę, chyba na wierzchu chyba już z tego. Drabinka i stawało czterech, mniej więcej do młotki, zacznijmy od tego, że do młotki potrzebne było do minimum 10 ludzi. 10? 10. Dwóch ludzi utrzymywało mocarnię. Jeden po prostu puszczał te zboże do mocarni. Kolejna osoba rozcinała snopy, podając jemu do tego stołu. Kolejne cztery osób tutaj, bo kiedyś nie było pras, wiązało tą słomę. Wiązało ręcznie, się wiązało słomę. To już sześć osób. Kolejne dwie osoby minimum, to musiało podać zza pola, nazywało się ze stodoły na mocarnię, to jest 8 osób. No i gdzieś jakiś taki luzak czasami był, że tak powiem, że tam z tym pływałem z tym, ale dwie osoby co najmniej trzeba było do noszenia worków, bo to zboża do tego. Nie było żadnych spichrzów, tylko gdzieś się tam nosiło gdzieś. Za moich czasów to gdzieś jakieś mieszkanie na przykład było 4 pokoje, 3 pokoje,
to tam gdzieś, wtedy jak rolnik umucił 5 ton, to był duży plon i bardzo, bardzo dobrym plonem. I te 5 ton czy wiele tego zboża, tu kubka, tam kubka, tu kubka jęczmienia, tam kubka, kubka. Tak. I tak to życie wygląda, ale było w sumie dobrze. Pochwalam te czasy, ale było dobrze. Jestem dumny z tego, co przeżyłem. A wracając do tego zboża, to tak, to tutaj była klasyfikacja tego ziarna jakaś? Czy jak to ona robiła? No była, nie, nie, za moich czasów to były... Bo tam widziałem na 4 worki chyba podłączane, tak? Tak, tak, nie, no a to była, tak. To był po prostu pierwszy sort, drugi sort, trzeci sort. Pierwsze do pierwszego worka, do pierwszego pojemnika szło zboże najgrubsze, najładniejsze. Później szło zboże takie, że tak powiem, pośrednie, a na końcu szły takie już... Bo to wiatr regulował i czym było ciężejsze zboże szybciej spadało. Czym było drobniejsze zboże, uchodziło trochę wiatr, siła wiatru jego... I to najbardziej było to drugi, trzeci sort, że tak powiem, to był praktycznie przeznaczony do paszy. A gdzie ten wiatr był wytwarzany? Wiatr tutaj... Wiatr mieliśmy... Nie jest oszalony główny wentylator. Tu. Taki malutki. No, dosyć duży. On wytwarza wiatr. I teraz tym wiatrem, tu jest siła wiatru. Tu jest cały wentylator w tym miejscu. I teraz tutaj się wytwarza. Tutaj po prostu ten wiatr jest skierowany na to sito pierwsze, zewnętrzne, zgrubne. I tutaj siła wiatru tutaj i to sito przysiewa tutaj. To jest uczyszczenie zgrubne, natomiast tutaj, w tym miejscu, już nazwijmy, to było uczyszczenie już dokładne, czyszczenie dokładne. I teraz tak, tutaj był pierwszy sort, tak jak powiedziałem, to też były sita. I to był pierwszy sort, grubsze sito, znaczy, no tak, było najgrubsze zboże, szło drugi, trzeci. A tu już po prostu szły plewy i tutaj akurat w tym miejscu nie ma, bo tutaj powinny być wylot. Ja nawet to przyrównuję w swojej mocarni, bo tu też już takie pozostałości, tu w tych nowych mocarniach, to zamiast na zewnątrz, to były kierowane z powrotem pod pysko tam na dół i ten wmuchiwał z powrotem te no, pozostałości jeszcze raz, jak gdyby szły tam na mocarnię, na wentylację. I na przykład do pszenicy to się zakładało, że to jest, podejrzewam, gdzieś do tego, do pszenicy było sito dziesiątka, do żyta podobne, do owsa się zakładało, do owsa się zakładało sito dwunastkę, podejrzewam tak, strzelam, to jest dwunastka sito. I to odpowiednia ta ilość tych sit, odpowiednia gęstość przynosiła ten materiał i siedny w zależności od tego sortowała to wszystko. To te sita były w tym czy tu leżały? Nie, nie. W środku. Bo tutaj jest coś. Nie, nie, to tylko takie okienko kontrolne. Te sita moim zdaniem powinny być tutaj. Z tego miejsca i się tutaj. Bo tu są włożone sita, widać. Tak, tak, są włożone. Tylko... Jedno jest u góry, drugie jest na dole. Tak, tylko ja tu patrzę. To powinno właśnie te sita stąd wchodzić. Za tego, ale patrzę, co zabudowane jest. Akurat tu się w tym miejscu nie orientuję. Jak oni te sita podkładali? Bo to są sita wymienne, nie? To są sita wymienne, tu jest zamknięte. Czyli te sita tu się wymieniało, ale teraz się zastanawiam tak. Aha! Dobra, już teraz wszystko już. Zresztą rozumiem. Taka sytuacja była, że trzeba było wymienić sito, to trzeba było to zdjąć, ten wentylator, tak. Ten zdjąć wentylator, tam poluźnić to i wtedy jak to nie przeszkadzało, to się wkładało tutaj te sita. Tu widać jest takie, tak, te kontrolne te. To takie wialnie to miały rolnicy prywatnie, czy to mieli raczej jakieś kółka, czy to było wioskowe? Znaczy, w pierwszych latach po wojnie
to masę tych moczar było, bo prawie w gospodarstwach w latach gdzieś 50., 48, 50, to można powiedzieć w 60-70% były mocarnie niemieckie, pozostałe po wojnie niemieckie mocarnie. Natomiast, później wtedy powstały takie ośrodki maszynowe i masowo ten sprzęt gdzieś wyjechał na przód, czy gdzieś, że i z tych pozostałych sprzętów to po prostu utworzyły się takie pomy, państwowe ośrodki maszynowe. I te gospodarze, i wtedy te wszystko było zabrane do tych pomów, do rolników. I wtedy te państwowe ośrodki maszynowe tym sprzętem dysponowali. Jak dysponowali, to po prostu taka wynajm, na przykład taki mocarni w tamtych czasach kosztował tam, jakby dzisiaj powiedzieć, to gdzieś mniej więcej na dzisiejsze pieniądze, to wynajm taki mocarni kosztował 20-30 zł na godzinę. I pan zachodził do tego pomu, do ośrodka maszynowego i powiedział pan, że pan potrzebuje mocarnię na 10 godzin czy na ile. I na dzień czy na dwa i wtedy tak jak mówię, tak mniej więcej w przybliżeniu, bo to już teraz nie pamiętam, ale jakby na dzisiejsze 20-30 zł. A napęd tej mocarni to z ciągnika był czy elektryczny? Nie, masowo napęd był elektryczny i to mniej więcej silniki były w granicach 4,5 do 6 kW do takiej mocarni. Ta mocarnia potrzebowała napęd 1400 obrotów. Ona prawidłowo powinna być, bęben mocowy. To jest na zasadzie tej mocarni i tych mocarni w ogóle jest skonstruowany kombajn dzisiejszy. Bo dosłownie klepisko i czepy te mocowe niczym się nie różnią tak jak w obecnych kombajnach. Takie jak ma dzisiaj czy Klas, czy Wistula, czy Bizon, to jest to samo rozwiązanie. Także tu niewiele, to technika nie poszła do przodu. Czyli samojezdna mocarnia to jest taki kombajn, można powiedzieć. Praktycznie to jest kombajn. Nawet był taki czas, jeszcze kombajnów nie myśleli, a w moim myśli się tworzył jakiś pomysł, że w jaki sposób mocarnię, w jaki sposób dostosować przyrząd tnący, żeby tę mocarnię prowadzić po polu. I buczyć ją. Kombajn zrobił. Ale później w niedługim czasie nastały kombajn. A tutaj mnie zastanawia, jak był napęd tej prasy zrobiony? No napęd tej prasy to praktycznie był. No bo to jest prasa w komplecie do tego. Tak. Ona ma tam koło pasowe. No to ona z mocarni z jednego silnika szła? Tak, z mocarni, tylko ja teraz... Z tamtej strony chyba. Przepraszam, muszę się przyjrzeć, żeby do tego... No to powinien być napęd z prawej strony. Nie, no ale on ma tutaj. To jest prasa niekompletna, to nie jest do tego prasa. Prasa, gdyby była kompletna, do tego, co tam mamy napęd główny, a ten napęd musiałby prasa brać z prawej strony. A to też na płaski pas szło? To tak, ale to widać coś... Ja tej prasy tak dokładnie mówiąc to nie znam, bo te nowsze prasy to znam, ale one miały z prawej strony napęd, czyli prasa z tej strony, bo ona w lot faktycznie słomy ma tutaj stąd, oto ta drabinka, co wspominałem, jednak jest. I w lot słomy jest stąd, czyli ta prasa jest dobrze ustawiona w mocarni, ale napęd jest, widać, tutaj powinien być napęd, tu stąd do prasy, z tego lub tego koła. Aha, no. Tu się dokładało, regulowało się szczelinę umutowe. Teraz jest maksymalnie tu dociśnięte w tej chwili. A tu się luzowało to wszystko wtedy klipisko. I tylko z jednej strony się regulowało. Tak. Co jeszcze? Ale to tutaj w przeciwieństwie do kombajnu to kamień by nie wpadł do mocarni, nie? Słucham? Kamień tutaj nie wpadnie do mocarni, no, to a jak w kombajnie, to nie było nie, problemu. Tego problemu nie było. Ale tu ludzie pracowali w bardzo ciężkich warunkach, dlatego że tutaj najbardziej wychodził kurz. I tu ludzie stali, ta drabinka była podstawiona tutaj do tej mocarni i tu czterech ludzi stało masowo, 80-70%
te słomy było wiązane, i tu trzech czy czterech ludzi stało i łykało ten kurz bezpośrednio z tej mocarni, bo to wszystko dlatego. A to się robiło na polu, czy to się robiło w stodole? Bardziej się robiło w stodole, tylko była taka sytuacja, że mało kiedyś było w której stodole, było tyle miejsca, żeby tę słomę odebrać od mocarni, prosto podać z powrotem do stodoły, tylko masowo słoma w 80% była wyrzucona na zewnątrz, bo nie było gdzie jej podnieść, a później dopiero po skończonych umłotach, dopiero ludzie tam po zjedzeniu jakiegoś posiłku, tam kolacji czy coś, godzinę czy dwie czy trzy te słomy wrzucali z powrotem do stodoły na widłach, nosili. Bo następnego dnia inna była kolejka, ktoś inny mucił, bo to taka była mniej więcej przeznaczone, mocarnia była mniej więcej przeznaczone dobę, jeden dzień i następnego dnia następnego, to tam niezależnie czy mówiła 8 godzin czy 10 w zależności od gospodarstwa, ale było dniówka i następny dzień, następny i następny. A w jakiej porze roku to się odbywało, to mucenie? No to tak mniej więcej się odbywało tak w miesiącu wrześniu. To tak jak koniec teraz? Koniec sierpnia, wrzesień, tak. To po wykopkach? No bo dlatego tak, nie, bo dlatego, że już zbliżał się sezon siewny i potrzebne było ziarno do siewu i do karmy, do wszystkiego. W ten sposób. Tak, że tak, to podejrzewam, tak plus minus w połowie września to było robione. Najdalej, tak. Mhm. To znaczy mogło być rozciągnięte najdłużej, ale tak głównie to było tak podejrzewam. Bo ja słyszałem gdzieś, że ktoś mówił, że zimą, ale to zimą się chyba nie muciło, nie? To były wyjątki, może też było zimą, ale takie główne zapotrzebowanie było i na zboże, i na karmę dla trzody, dla tego wszystkiego, to było główne zapotrzebowanie po zimach, bo każdy tych żniw czekał jak zbawienia, bo to były nowe plony, nowe po prostu, nowe pieniążki, świeże wszystko, że to na żniwa się czekało jak na zbawienie. Tak. To dzień, to na przykład ile to można było dziennie tego zboża namucić taką mocarnią? Plus minus średnio gospodarstwo, tak liczę. Z mojej obserwacji to miało upraw rolnych takich zbożowych 3-4 hektary, bo wtedy gospodarstwa były w granicach 10 hektarów, to wtedy jeszcze odchodziło. Na przykład w każdym gospodarstwie było około hektara, był hektar ziemniaków sadzone, gdzieś jakieś pastwiska, łąki, ale tak trzeba liczyć mniej więcej gospodarstwo od 3 do 4 hektarów to było obciane zbożami. Mhm. Czyli za dużo nie było. No tak, ale w tamtym czasie było masę pracy. I to były jeszcze różne zboża. Różne. To trochę owca, trochę pszenicy, trochę jęczmienia. Pszenica to była wyjątkiem pszenicy, jak się w gospodarstwie siało pół hektara, to wszystko, 50 tary. No to wtedy się tam po żniwach, to tam rolnik jechał do młyna, to od razu tam robił, wiózł tam 200 czy 250 kilogramów pszenicy i mąkę się robiło po prostu na rok. A to pszenica głównie na mąkę szła? Głównie na mąkę, tak. Na paszę nie było pszenicy, nie. Na paszę to bardziej owiec? No bardziej owiec, jęczmień, jakieś mieszanki, żyto gdzieś, jakieś coś. A pszenica to głównie była na konsumpcję szła. I to każdy miał swoją mąkę? No w 90% tak mało. Była tak zwana mąka celna. Mąka, z której przykładowo pierwsza mąka, która była wysokiej jakości. I później druga mąka to była, nazywała się tak w tamtych czasach mąka pośrednia, czyli pierwsza ta obróbka tego była najlepsza, a później jeszcze pozostałości jak gdyby z tych otram, tego wszystkiego jeszcze raz były puszczane i to była mąka mniejszej wartości, bardzo była taka ciemna gdzieś jakaś taka, ona też była po prostu dobra, ale już nie była takiej jakości, była drugiej jakości, tak nazwijmy. Ale to wynikało z czego, że w sklepie nie było mąki? W tamtych czasach to był wyjątek, bo w tamtych czasach, na przykład za moich czasów, to był wyjątek na wsi, żeby ktoś nie miał chleba. Przykładowo się chleb piekło raz na tydzień, czy raz na 10 dni i nie było tak, jak chleba nie było, żeby pojechać do sklepu kupić.
tylko z przodu sąsiada na przykład pożyczało się, nazwijmy tak umownie, pół blachy chleba, bo ja będę tam w piątek piekł, czy w sobotę to ci oddam, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. I był chleb był wypiekany w takich foremkach, w tak zwanych blachach, a jeszcze lepszy był chleb taki na trzonie, tak zwany pieczony, czyli bezpośrednio się łopato robiło taki okrągły buchenek i łopato się wczuwało do chleba i tych buchenków z reguły, z tego co pamiętam, to się piekło tak, tych buchenków było 8-10 w piecu i to wystarczało przykładowo na 10 czy na wiele dni. I to były takie dzieże, gospodynie tam w tym ten chleb robili. I mało, na ten następny chleb dostawany był tak zwany zakwasek. Część tego ciasta, pozostałości z tego chleba, stare wielkości tam, przykładowo ja wiem, no jakieś tam wielkości, takie dwie piątki czy coś, tego ciasta zostawało. I wtedy po dwóch tygodniach, czy o wiele, jak taka gospodyni piekła chleb, no to rozczyniała ten chleb, rozczyniała, czyli początek tego chleba to jakieś takie rzadsze ciasto było rozrobione i ten zakwasek działał na zasadzie tej, że on po prostu szybciej to ciasto po prostu dojrzewało to wszystko. No i tak to wyglądało za moich czasów. To ten chleb był na mące pszennej? Nie, głównie żytni. Wyjątek, jak ktoś tam dodawał, głównie żytnia mąka była. Nie no, bo najpierw robiliśmy, pan mówił, mąkę pszenną. No tak, ale mąka pszenna to była na wypieki, na ciasto, na jakieś bułki, na jakieś coś, na takie wypieki luksusowe, że tak powiem, świąteczne. Natomiast poprzednia mąka to była żytnia. I się nie mieszało jednej z drugiej do chleba? Nie, raczej nie. Może później już tam ktoś tam dodawał jakieś 20% czy wiele, głównie to składniki to żytnia mąka na chleb była. No to było roboty, wszystko przygotować do jedzenia dla siebie. No było. No nie, ale tylko dla zwierząt, ale jeszcze dla siebie. Napiec tak, chleba, tak, mąki. Tak. Do młyna, no tak było. Do młyna. Ale było dobrze. No. Jestem dumny z tych czasów. To się tylko cieszyć. No. Dziękuję. Jeszcze dziękuję.